Z czym borykamy się tak naprawdę na początku naszej drogi fotograficznej? Ja pamiętam, jak zaczynałem, wiele lat temu, swoją przygodę z fotografią, to zawsze natrafiałem na takie różnego rodzaju przeszkody, jakieś blokady. I te wszystkie blokady sprawiają, że nie jesteśmy w stanie w 100% jakby czerpać radości z tego, co robimy. Podstawowym błędem tak naprawdę na drodze każdego fotografa jest chyba to, że na siłę staramy się robić to, co robią nasi idole. Każdy z nas ma pewnie jakiegoś idola lub zdjęcia, które mu się bardzo podobają. I już na początku swojej drogi za wszelką cenę chcemy dojść do tego poziomu, który tak naprawdę ci ludzie wypracowali przez lata. To wymaga od nas wielu poświęceń, które prowadzą później do frustracji, bo umówmy się, jeżeli zaczynamy cokolwiek robić, czy to jest fotografia, czy gotowanie, na początku zawsze pojawiają się błędy, musimy się na tych błędach uczyć, musimy dokształcać się w zakresie tego, co robimy. I to jest normalna rzecz, ale dużo osób na początku już tej drogi chce mierzyć naprawdę wysoko i przez co trafiając na takie przeszkody, po prostu prowadzi to do frustracji, która jest totalnym wrogiem naszej kreatywności. Częstym błędem na początku jest inwestowanie nie wiadomo w jakie sprzęty fotograficzne, które kosztują naprawdę grube tysiące złotych. Staramy się kupować to, co mają nasi idole, bo przecież jak będę miał taki sam aparat jak osoba, którą lubię, której zdjęcia mi się podobają, na pewno będę robił podobne zdjęcia. Otóż nie, ja się zderzyłem nieraz z taką sytuacją, że zakup nowego obiektywu nie sprawił, że moje zdjęcia są jakoś lepsze, czy są od razu po wyjściu z aparatu są jakieś nadzwyczajne. To wszystko wynika z naszej techniki, z naszego doświadczenia. Musimy tych zdjęć bardzo dużo zrobić, musimy się dokształcać, musimy dbać o nasz warsztat tak naprawdę, bo im więcej zdjęć zrobimy, tym jakby nasza technika pójdzie do góry i naprawdę z miesiąca na miesiąc te zdjęcia będą wychodziły nam super. I zdarza się oczywiście tak, że zrobimy jakieś zdjęcie i ono wyjdzie wow, jakie ono jest super i w ogóle, nie? No to na następny dzień pójdziemy, spróbujemy zrobić podobne i już takie samo nie wyjdzie. Ale nie wiemy, z czego to wynika, dlaczego wczoraj wyszło, dzisiaj nie wyszło. To wszystko jest ukorzenione jakby w tych podstawach techniki, więc ja jako fotograf, który nie, może po części jest samoukiem, ale na początku zaczynał od kursów fotograficznych, doradzam wam, zróbcie sobie kurs fotograficzny, jakikolwiek kurs, który was nauczy tej całej teorii fotograficznej, bo to jest bardzo ważne. I zobaczycie, że wtedy zaczniecie rozumieć swój aparat i przez to wasze zdjęcia w bardzo szybkim tempie zaczną nabierać nowego wymiaru, nowych emocji, zaczniecie czuć symbiozę ze swoim aparatem. Ja kiedyś zastanawiałem się, jaki czas wybrać, jakie ISO, jaka przysłona przy robieniu fotografii. Obecnie nawet się nie zastanawiam, moje ręce same po prostu wybierają przysłonę, wiem dokładnie, czego brakuje i ustawiam to i te zdjęcia wychodzą super, więc teoria niestety jest ważna i musimy o tym pamiętać. Więc jak widzicie, jeżeli ktoś zadałby mi pytanie, jak zacząć, to na pewno moja odpowiedź nie byłaby satysfakcjonująca dla tej osoby. Po prostu uczyć się, poznawać, robić zdjęcia, dbać o to, umawiać się z ludźmi na zdjęcia, robić zdjęcia rodzinie, robić zdjęcia dzieciom, przyjaciołom, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Są osoby, które po prostu robiąc zdjęcia, dokładnie wiedzą, czego chcą, ale na początku drogi każdego fotografa z reguły jest tak, że my błądzimy. Ja na początku swojej drogi robiłem wszystko. Robiłem portrety, robiłem krajobrazy, robiłem architekturę, robiłem zdjęcia produktów. I dopiero po długim czasie zobaczyłem, co tak naprawdę mi sprawia najwięcej radości, z czego czerpię najwięcej korzyści, co wychodzi mi najlepiej, co najbardziej czuję. I to był taki klucz do tego, żeby obrać ścieżkę, znaleźć tą ścieżkę i iść nią w zaparte. I stopniowo po prostu wyrzucałem ze swojego portfolio rzeczy, które mnie mniej interesują i skupiałem się tylko na tym, co sprawia mi dużą frajdę. Bardzo dużo uczyłem się z YouTube'a. Teraz jest taki portal, który się nazywa Skillshare. I to nie jest wcale płatna reklama, ale bardzo wam polecam wykupienie sobie na tym portalu kursów. Płacimy miesięcznie i mamy dostęp do wachlarza różnego rodzaju kursów, nie tylko z fotografii, ale naprawdę dużo fajnych rzeczy można się tam dowiedzieć. Przede wszystkim śledziłem,
osoby, które wiedzą więcej ode mnie i które pokazują, w jaki sposób dużo rzeczy możemy poprawić w swojej fotografii. Naprawdę dużo jest wiedzy darmowej, którą możemy wykorzystywać, takie jak YouTube, jak Instagram, bo na Instagramie też jest dużo portali, dużo profili, które pokazują dokładnie ustawienia kamery, jakie mieli przy robieniu zdjęciu, pokazują zdjęcia przed, po, czasami pokazują lekki backstage tego zdjęcia, to też dużo robi. Analizujcie światło, uczcie się, jak operować światłem, jak wykorzystać światło naturalne, jak wykorzystać światło błyskowe, jak światło ciągłe. To jest bardzo ważne. Światło to jest klucz do fotografii. Fotografia to światło. Bez światła nie ma fotografii. Bycie fotografem to podróż, to krytyka, to pasja. To coś, co sprawia, że chce nam się wstawać, chce nam się brać aparat do ręki. Bycie fotografem to też często wyzwania, z którymi musimy się zmierzyć. Musimy być odważni. Często musimy podjąć działania, które wydają nam się poza zasięgiem naszych umiejętności, ale podejmując te działania, zmuszamy się do tego, żeby jak najwięcej się nauczyć i podołać temu zadaniu. Ja tak często się uczyłem i wiem, że za każdym razem, kiedy wydawało mi się, że kurczę, już dalej nie jestem w stanie zrobić, ryzykując, robiłem ten kolejny krok, malutki krok do przodu, aż w końcu stwierdzałem, kurczę, ja naprawdę to potrafię zrobić. Ja jestem w stanie przebić mur, który wydawał mi się jeszcze dwa dni temu niemożliwy do przebicia. Pamiętajcie też, że bycie fotografem to pewnego rodzaju odpowiedzialność. Jesteśmy odpowiedzialni za to, co robimy. Dostając zlecenie, musimy wykonać naszą pracę rzetelnie. Zawsze stawiam na to, żeby głównym zadowolonym z pracy, którą wykonuję, był klient, osoba, dla której robię te zdjęcia. Dlatego to jest wielka odpowiedzialność, żeby ten klient nie dostał czegoś, co mu się nie spodoba, więc trzeba dyskutować przed każdym zleceniem, czy to są zdjęcia jasne, ciemne, szerokie. Naprawdę spektrum oczekiwań jest ogromna i nie zawsze to spektrum oczekiwań osoby, która nam zleca zdjęcia, jest równoznaczne z tym, co my mamy w głowie. I robiąc zdjęcia amatorsko możemy sobie pozwolić na wszystko, ale robiąc je profesjonalnie dla kogoś musimy jednak liczyć się ze zdaniem tej drugiej osoby. Dla mnie bycie fotografem to życie, którego nie zamieniłbym na nic innego. Jestem szczęśliwy robiąc zdjęcia, a jeszcze bardziej jestem szczęśliwy, kiedy dostaję pozytywne opinie od ludzi, z którymi współpracuję. Więc tak naprawdę nieważne, w jakim miejscu swojej drogi jesteście, czy jesteście amatorami, czy jesteście profesjonalistami, czy dopiero zaczynacie swoją drogę w fotografii, bądźcie cierpliwi, bądźcie odpowiedzialni, bądźcie ciekawi wiedzy, ciekawi świata, ciekawi nowych ludzi. Marzcie, bo marzenia to też jest pewnego rodzaju cel, do którego musimy dążyć. I bądźcie sobą. Nigdy nie udawajcie kogoś, kim nie jesteście. Każdy fotograf ma swój styl. I ten styl przyjdzie wcześniej, czasami, a czasami później. Trzeba być cierpliwym i trzeba robić zdjęcia. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i że ta forma odcinków, które teraz się pojawiają, Wam się podobają. Ja bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału i zachęcam Was do subskrybowania i dzielenia się komentarzami poniżej tego filmu i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!